Czy wierzące kobiety nie mogą przemawiać jak mężczyźni? Pismo Święte naucza, że mężczyźni i kobiety mają różne, ale równie ważne role. Różnice te są również widoczne w sposobie wyrażania się opisanym przez Pismo Święte. W szczególności w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział 34 do 35 wersetu. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział 34 i 35 werset. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jak i zakon mówi, a jeśli się czegoś chcą nauczyć, niech w domu mężów swoich pytają, bo nie przystoi niewiastom w zborze mówić. Kobietom nie wolno zabierać głosu w zgromadzeniu. Polecenie to nie powinno być postrzegane jako zakaz bezczynnej paplaniny, dlatego że greckie słowo, grecki czasownik użyty w oryginalnym tekście w koine laleo nigdy nie jest używany w Nowym Testamencie w znaczeniu bezczynnej, bezsensownej paplaniny. Należy go rozumieć w tym samym znaczeniu, co w pozostałej części rozdziału. Jak widzimy to w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, drugi na przykład werset. Albowiem kto mówi, nie ludziom mówi, duchem mówi tajemnicę. Trzeci werset. Kto prorokuje, mówi ludziom. Czwarty. Mówi samego siebie buduje. Piąty. Abyście mówili. Szósty. Jeśli bym wam nie mówił, czy to przez objawienie, czy przez umiejętność, czy przez proroctwo, czy przez naukę. Dalej, dziewiąty werset. Tak i wy, jeśli językiem nie wydacie mowy dobrze zrozumiałej, jakże poznać, co się mówi, albowiem będziecie mówili tylko na wiatr. Także jedenasty werset. Jeśli bym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem, a ten, który mówi, będzie mi także cudzoziemcem. 13 werset. Dlatego kto mówi, i dalej werset 18. Dziękuję Bogu memu, że więcej niż wy wszyscy językami mówię, a wszakże w zborze wolę 5 słów zrozumiale powiedzieć, aby innych nauczyć, niżeli 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Także mamy 21 werset. W zakonie napisano innymi językami i innymi wargami mówić będę ludowi temu, ale i tak mnie nie usłuchają. Także mamy 23 werset. Jeżeli się tedy cały zbór zejdzie w jedno miejsce i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam prostaczkowie albo niewierni, czy nie rzeką, że szalejecie? Także widać wyraźnie, że to laleo ma znaczenie takiej mowy o charakterze komunikacyjnym, wyraźnie ukierunkowanym. Także mamy 27 werset. Jeśli kto językiem niezrozumiałym mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech i to na przemiany, a jeden niech wykłada. Jeżeli zaś nie będzie nikogo, kto by wykładał, to niech milczy w zborze, a mówi sobie i Bogu. Prorocy zaś niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają.
I także 39 werset. A tak, bracia, starajcie się usilnie o to, abyście prorokowali i językami mówić nie zabraniajcie. Jest to to samo słowo użyte w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, 11 werset. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 11. Jeśli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże. Jeśli kto posługuje, niech to czyni według siły, jaką Bóg daje, aby we wszystkim wielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i władza na wieki wieków. Amen. Także jeśli kto mówi jako wyrocznia Boża, niech mówi. Polecenie to oznacza, że nie może ona zwracać się, ta kobieta, do zgromadzenia w imieniu Boga lub do Boga w imieniu zgromadzenia. Ta rola zarezerwowana jest dla wierzących mężczyzn. Oczywiście, jeśli kobieta jest sama, sam na sam z Bogiem, może zwracać się do Boga w modlitwie w taki sam sposób jak mężczyzna. Wystarczy, że ma nakrytą głowę w czasie modlitwy i prorokowania. Bóg może również używać jej do prorokowania poza zgromadzeniem. Wtedy też ma mieć nakrytą głowę, bo tak mówi Słowo Boże. Odniesienia biblijne, które tutaj warto sobie wziąć do serca, to jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, już przeze mnie przeczytany. 1 Koryntian 14, 34, przypomnę go. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jak i zakon mówi. A jeśli się czego chcą nauczyć, niech w domu mężów swoich pytają, bo nie przystoi niewiastom w zborze mówić. Tu oczywiście jest odniesienie do zakonu. Zakon wyraźnie mówił, że kobiety razem z ludem mają mówić amen, albo razem z ludem, gdy cały lud śpiewa, razem z ludem śpiewać. To są dwa przypadki, kiedy kobiety w zgromadzeniu są używane, żeby ich usta wydawały dźwięk. I także 1 Tymoteusza, 2 rozdział. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, werset 8. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru, także i niewiasty, aby się ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i skromnością zdobiły, nie trefieniem, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi na niewiasty, które się przyznają do pobożności. Myślę, że warto ten fragment doczytać co najmniej do 15 wersetu. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu, bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa i Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta będąc zwiedziona wpadła w przestępstwo, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością.